Ziemia to nasz dom. Miejsce, gdzie żyjemy, śpimy i bawimy się. Ale co by było, gdybyśmy o nasz dom nie dbali? Dziś zabierzemy Was w podróż, która uświadomi nam, jak ważne jest dbanie o naszą planetę i jak możemy działać, aby ją ochronić. Rozpoczniemy od zrozumienia zagrożeń, jakie obecnie występują na naszej planecie. Obecnie rocznie spalanych jest około 1 miliarda opon, co powoduje ogromne zanieczyszczenie powietrza i gleby. Problem kryzysu wody jest realny, a dostęp do czystej wody jest coraz trudniejszy. Tylko 3% wody na Ziemi jest słodka, a reszta to słona woda morska. Wylesianie prowadzi do utraty unikalnych ekosystemów i gatunków. Co sekundę na świecie tracimy powierzchnię lasu o wielkości boiska do piłki nożnej. Plastik zalewa nasze oceany i szkodzi ekosystemom morskim. Około 8 milionów ton plastiku trafia do oceanów każdego roku, zagrażając życiu morskich zwierząt. Jak możemy działać? Globalnie pracujemy nad czystą energią, pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr. Panele słoneczne mogą przynieść tyle energii, ile zużywa cała ludzkość w ciągu roku. Każdy z nas ma rolę do odegrania. Zacznijmy od segregacji śmieci, korzystania z ekologicznych środków transportu i dbania o nasze zasoby. Oszczędzajmy energię, gasząc światło i zakręcając wodę w kranie. Sadźmy drzewa i uczyńmy świat lepszym miejscem. Czy wiedzieliście, że w Chinach istnieje szkoła, w której każdy uczeń musi przynieść jedno drzewo i opiekować się nim, zanim ukończą naukę? Jedno dorosłe drzewo może w ciągu roku pochłonąć tyle dwutlenku węgla, ile wyprodukowalibyśmy, jadąc samochodem na dystansie 40 tysięcy kilometrów. Nasza planeta jest niezwykłym miejscem pełnym życia i piękna. Teraz, kiedy rozumiemy jej zagrożenia i rozwiązania, mamy możliwość działać i pozostawić ją bezpieczną i piękną. To od nas zależy, czy nasza planeta będzie chroniona. Działajmy razem i pozostawmy trwały ślad na Ziemi.